Dziękuję bardzo. Nowy wiceprzewodniczący, i gratuluję, tak dołączam się do gratulacji kolegów. A Państwu wszystkim w imieniu moich wyborców, to mój okręg wyborczy, Południowa Polska, która tak strasznie, boleśnie została dotknięta tymi powodziami, z radością zawiozę im te piękne słowa solidarności, które w tej naszej nocnej debacie dzisiaj od Państwa słyszę. A to, co tam się stało i ten ogrom ludzkiego nieszczęścia, rzeczywiście jest trudno sobie wyobrazić. Ja tam w wielu miejscowościach byłam i widziałam tych ludzi, którzy zostali bez dachu nad głową i, tak jak mówili koledzy, bez miejsca pracy, bo świeżo wybudowane ich zakłady spłynęły z wodą. Ale to wszystko w dodatku w tych częściach Europy, które niedawno stanęły na nogi, w których z ogromnym nakładem pracy zbudowano nową infrastrukturę, też dzięki właśnie Solidarności Europejskiej. Część z tego uległa zniszczeniu, ale to, co nie uległo zniszczeniu, to jest zaufanie do Solidarności Europejskiej. Nie uległa zniszczeniu ich wola walki, nie uległa zniszczeniu ich wola do poprawy bytu, przedsiębiorczość nie uległa zniszczeniu. Ci ludzie są dzielni, gotowi do ciężkiej pracy, więc pani komisarz, wyciągnijmy do nich czym prędzej pomocną rękę, a oni szybko, sprawnie odbudują zniszczone części wspólnej Unii Europejskiej.